Siemano wszystkim, ja jestem Miki, a to jest kolejny odcinek z gry Saints Row The Third. Jesteśmy zaraz po ucieczce z tego samolotu. Ukradnie samochód, dobra. Więc tak, spacją skok, wspinanie się, shift plus spacja, szybki skok, ok. Jak to moja postać gada? Czym mogę ukryć? Dobra. Dobra. Siadaj, maleńka. Otwórz mapę w komórce. Okej. Chyba muszę jechać tu, bo tylko to jest podświetlone. Prawym. Okej. Dobra, jedziemy. Okej. Może nie będę ruszał myszki, bo źle to wychodzi. Tak macham. Oj, 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 oj. Tutaj, tutaj, tutaj. Okej. Oj, 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 oj. W lewo, w prawo, znaczy. Czekajcie, może. Kurde, znowu mam tą kamerkę. O, myślę, że teraz jestem w miarę na środku. Dobra. Kurde, bym zmienił ten głos, chociażbym zrozumiał, co mam rocze. Dobra. W prawo. Brałem stamtąd trawę. Jaka muzyka. Dobra. Wybacz mi, ale ja mam pierwszeństwo. Dobrze. Muszę wejść do środka. Ok, otwórz drzwi. Ok, co kupujemy? Kupa amunicji i granaty, nie? Myślę, że do tego broń. Ma za mało pieniędzy, trudno. Tak, chcę wyjść ze sklepu. Dobra. Okej. Wsiadaj, mała. Oj, zarysowałem samochód, a chciałem nie zarysować. Szkoda. Jestem ciekaw, czy w ogóle akcja dzieje się tutaj za dnia. Na razie jest cały czas noc. Okej. Oj, 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 zmieście się. Nie, nie wyszło. Przeciwny pas, za to też się dostaje jakieś punkty. Dobra, mogę jechać przeciwnym. Mi to za bardzo nie jakoś nie przeszkadza. Nie sprawia mi to trudności zbyt dużej. Dobra, co muszę zrobić? Rozjechać? A, mogę rozjechać. Dobra, dawaj, wjedźmy sobie tutaj. Nie, tu nie wjedziemy. Dobra, wybacz. A, kurde. Tutaj są, widzisz? Dobra, wysiadaj. Ja go tylko pokopię. Shotgun, może być shotgun. Okej. Oj, chyba zginę. Nie, muszę się schować. Mało życia. Dobra. Zmień broń. No, kurde. Głupi scroll. Dobra. Teraz wejdę do środka. Widzę na sobie jeszcze amunicję. Co to było? Kobra. Nie, ja chcę mieć Deagla. Dobrze mi z Deaglem. O! Ja sobie tak wbiegam. I w ogóle nie zauważyłem. Ale ci są coś tacy trochę. Oh fuck! Lepsi! Trzeba w nich. Kurde, kto cię tu atakuje? Tu gdzieś jest jakiś. Forenzel, dobra, nie ma go. Chodźmy do środka. Ajajajajaj. Trochę fail.
Więc jeszcze raz was przepraszam za mój głos, ale tak jak mówiłem wcześniej, wstałem z jakąś może godzinkę temu. Dobra. Okej, muszę iść tu. Dobra. Utrzymaj pozycję. No dobra, mogę kucnąć nawet. No ja naprawdę nie wiem, nie rozumiem, nie znam języka zombie. O, biegnę tu na mnie. Szkoda, że nie giną za bardzo. O! A to kurde, co to ma być? Muszę się wycofać troszkę. Zobaczcie, to są jaja jakieś. O kurde, z RPG do mnie. Dobrze, tarcie mi się przyda. Dobra. Nie, oni naprawdę są nieśmiertelni. A w sumie nie ma co się dziwić, mam te kamizelki kuloodporne i takie tam. No właśnie, gdzie jest wsparcie? Okej. O, leci murzynek w białym garniturku. Okej, muszę to wziąć. Obra, tutaj, gdzieś mam zaznaczone. Pojedzie to coś. Dobra. Dostał. Okej, drugi dostał. Fajne te rakiety, coś w stylu Call of Duty. Z tej strony. Fajne jest to, że można przyspieszać. Nie trzeba czekać godzinami, aż ta rakieta w końcu doleci. Tu się też. Łap. Uuu, bum. To będzie ciężko pewnie. Dwa razy? Tak myślałem właśnie. Mogę tak strzelać. Iść na prowadzące. Okej. Kurde, jest ich troszkę. Zabójstwo czołgiem. No, rozwalmy go. Troszkę ciężko, ale dużo ich jest, może dlatego. No, nieśmiertelny czy co? Okej. Dobra. Co teraz? Wsiądź do śmigłowca. Okej. Czekaj, już biegnę. Okej. Dobra, to są moi, tak? O, tutaj są. Nie są moi. Kurde, nie mogę już użyć celować. A tutaj jest typek. Wow. Nie lataj tak gwałtownie. Dobra, zniszczony. Przeładujmy. Mam tą samą broń, a teraz mam 120 kulek. Świetne. Bardzo świetne. Czyli to wychodzi jakieś 30 kulek na śmigłowca. Dobra. Ochraniaj bombę, no przecież. A to jest bomba, okej. No.
trochę dalej był, było ciężej. Zaczął się palić. Leciał do góry. Kurde, gdzie oni są? A tutaj. Okej. Jeszcze tego zajmijmy. Dobra. Ładnie do wody wpadnie. Fajny kolumnator mam w ogóle. Dobra, weźcie, podłóżcie tą bombę. Co się dzieje w tej grze naprawdę? Jest przekomiczna. Fajna, naprawdę taka rozrywka. To jest takie trochę coś, nie wiem, coś odmiennego niż takie realistyczne gry, bym powiedział. Dobrze, pominijmy tą rozmowę. Więc ukończyliśmy kolejny etap tej gry. 11 minut trwa to nagranie, więc troszkę krótko, więc jeszcze coś przejdę. Dobrze, enter, enter. Ulepszenie jakieś dostałem. Kurczę, bym poszedł do garderoby, najchętniej się ubrał w coś innego. Skorzystaj z Meliny. Okej, jeszcze jakieś nagrody. No szybciej, ale tych nagród. Zestaw atokorekina, zestaw krwiopijców, zestaw na bogato, niepokonanego. Dobra, szybciej. Okej. Nie, 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 nie. Wyjdź, 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 wyjdź. Chata, czy jestem tu? Nieznany sklep. Przejmowanie 80%. Dobra, skorzystaj z Meliny. Chcę skorzystać. Garderoba, tak, w końcu. Górna połowa, plecak. Po co mi plecak? What the fuck? Wyrzuć. Wyrzuć. Górna połowa. O. No nie. Nic nie ma to nic zbyt nieekskluzywnego. Dobra, weźmy sobie na razie to. Niestety musimy zostać przy tym. Buty, mam jakieś inne buty? O. Dobra, niech będą. Spodnie. Bieliznę mogę zmienić? Brak slipów. O Jezu. Jeansy. XXI wieku. Sieciowe bojówki. Dobra, niech mi zostaną. Gdzie są te dżinsy? Dobra, załóż. Okej. Nie ma nic ciekawego. Garaż, co mamy w garażu w ogóle? Mamy jakieś samochody? Pojazdy? O. Czołg. Który tutaj? Nie, ja chcę wziąć kotka. Wyprowadź. Okej. Okay. Dobra, to w ogóle jest jakaś armata. Dobra. Co musimy zrobić? Misję. Nadchodzę. Okej. Okay. Jadę już do ciebie. Po co to jest? Że mam wjechać w jakieś... człowieka. Policjant może być. O, to było dobre. Dobrze. Znowu jest noc. Więc chyba nie ma czegoś takiego jak tryb dzień. O ty kurde, gdzie ty mi wyjeżdżasz na przeciwny pas?
Parezja tego. Jedzie za wolno. Ja myślałem, że cię potrąciłem. Już mi się drzwi otworzyły z wrażenia. Klasyczna muzyka, nie? Okej. Pierce, gdzie jesteś? Dobra. W lewo, skręcaj w lewo. Okej. Idealnie na przeciwny pas, chociaż punkty dostanę jakieś. O mały włos, o mały włos. Ciekawe za co są te punkty. Dobra, gdzie jesteś? Okej. Co musimy zrobić teraz w ogóle? Że dojechał też? Wsiądź do samochodu. Do którego? Dobra, jedziemy twoim. Dobra. Wow. No przeciwny pas. O. No nie wierzę, co w ogóle leci tutaj w tle. Nie wiem, czy będzie się to słyszeć, ale postaram się, żeby muzyka była, znaczy dźwięki z gry były w miarę odpowiednie. Kurde, nie wierzę nawet, że soundtracka kupili do tej gry. Fajnie. Dobra, na ręcznym. Dobra, i zatrzymajmy się tutaj. O. Co to w ogóle ma wjechać? Osiągi karoseria, dobra, znów grę. Nie wiem, po co tu musiałem wjechać. Nie no, muszę go użyć. Kurde, ja nie mam kasy na takie pierdoły. Dobra. Osiągi zwiększyłem. I kupiłem sobie nowe koła. Sobie. Wow, policja. Satisfaction. Jadę na przeciwny pas. W ogóle jeszcze mogę robić Let's Play z GTA 4, ale myślę, że to już by było za dużo jak na mnie, po prostu nie miałbym czasu, żeby po prostu grać we wszystkie gry. Tak mi się wydaje, ale myślę, że może jednak i zrobię. Prosto, prosto. Co w ogóle, co tu dostaje te punkty za przeciwny pas? O, mi wyjebał, no nie. Jeszcze chamsko skręcił we mnie. Nie wiem, czy to słyszycie, ale Pierce śpiewa. Zwariowany człowiek. Dobra, 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 ajajaj. Dobrze. Dobra, może być. Wysiadaj. Co to w ogóle będziemy robić? Wejdź do środka. Okej. Jesteśmy w środku. O, mogę tego się ubrać, tak? Stanik, dawaj stanik. Nie no, bez przesady. Naszyjnik, o. Dajcie jakiś tutaj krzyżyk. Ten jest fajny. O, biały jakby był cały. Okej. Plecak, czy plecak też mogę sobie kupić? Kotka. Stanik, naszyjnik, górna połowa. O, jakąś bluzę może byśmy sobie kupili.
ma nic za bardzo ciekawego. Obi-Boka bluza. No, weźmy sobie koszulkę. Dobrze, na razie spodnie nie chcę. Nie mam okazji po prostu. O, jaka fajna z tyłu. Po prostu. A tu. Przepraszam bardzo. To ja przyszedłem. Aha, super. O kurwa, mi wyjebał. O Jezu, chyba umrę. Mogę jakoś zregenerować swoje życie? O, jaki fail. No cywila wziął, debil. Dobra, życie mi się zregenerowało. Okej. Gdzie jest ten mięśniaczek? Masz. Widzę, że pierś sam go rozwala. O kurde. Muszę przeładować. Okej. Au! Nie zdążyłem wcisnąć spacji. Ci głupio pewnie, co? Zrobiłem unik. Dobra, nie, ja cię rozwalę w ten sposób. Au! Au! Aj! Fuck! Zostaw mnie! Ała! Jak poleciałem? Nie uciekaj, tak zdechniesz. Dobra. Głowa. Strzał w głowę. Dlaczego on się reanimował? Czekaj, przeładuję. Dobra. Masz. Łajzo. O. Masz głowę? Nie masz. Dobra. Gdzie jest Pierce? Chodź, wsiadamy w... do samochodziku i spindalamy stąd. Dawaj, wsiadaj. Za dużo ich jest. Dobra, się tego szmatę rozjadę. Dobra. 23 minuty już nagrywam, okej. Po prostu skończymy tę misję i skończę nagrywanie. W prawo, wow. Kurde, pecham chyba nie w tą drogę, co trzeba. O, weź wysiadaj. Ups. Chyba spłonęliśmy lekko żywcem. Porażka, nie żyjesz. Rozpocznij od punktu kontrolnego, dobra. Myślałem, kurde, że takie rzeczy w tej grze nie istnieją. O, ostrość, łap, ostrość. Okej. O, jest dzień jednak. Dobra, dawaj, wsiadamy. No. Czemu nie chcesz wejść? Do czegoś nie wchodzisz, ta? Dawaj, Pierce. Spindelamy stąd. Dobra. A nie, to akurat był cywil. Dobra. Zrobię małe kółeczko. Oj. Kurde, macham tą myszką. Niepotrzebnie. Bardzo fajna gra, naprawdę polecam ją wszystkim. Wow. W prawo. Kurczę, w ogóle zastanawiam się, czy nie kupić Sleeping Dogs. Ojej, muszę za mną zawrócić. To też jest gra coś w stylu Saints Row i GTA. Lubię takie gry. A nie, do garażu, my wiedziemy. Do garażu?
Nie mogę. A nie mogę, no. Daj, wjedziemy do garażu. Okej. I do kryjówki. Okej. Hej! Kwiaty staje z Meliny. Dobrze, moi mili, ja się z wami żegnam. To był Science Row 3, komentował Miki. Mam nadzieję, że wam się podobało. I to było na tyle. Trzymajcie się, pa, pa.